Nie wiem czy słyszeliście, ale pamięci do laptopów mają być wkrótce zastąpione z pamięci SODIMM na rzecz modułów CAM. Są to moduły widoczne na ekranie. Jest to według producentów całkowita nowość, która tak naprawdę ma zrewolucjonizować cały rynek pamięci. Przy okazji może przypomnijmy sobie troszkę historii. Cześć, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś krótki film dotyczący pamięci RAM w laptopie. Już na początku lat 90. w niektórych bardzo bogatych domach i firmach mogły gościć przenośne komputery typu laptop. Na początku były to raczej jednostki z większością elementów pochodzących bezpośrednio z linii desktop, później Zaczęli to wszystko już miniaturyzować, i zaczęły wychodzić już elementy, które były pradziadami współczesnych laptopów. I jak to mniej więcej wyglądało? Na początku, kiedy pamięci stały się na miarę możliwości ustandaryzowane i wymienne, zaczęły wychodzić pamięci SIM, które wyglądały mniej więcej w ten sposób. Były to pamięci jeszcze takie pierwsze EDO. Bez żadnych wyciętych rowków, jak widzicie, i tym szczyciły się laptopy połowy lat 90. Te pamięci przez jakiś czas były dostępne na rynku, występowały sobie w pojemności od 2 do 16 nawet i megabajtów, i często gęsto były w tych laptopach stosowane. Później, kiedy nastał już Czas laptopów z procesorami Pentium, Pentium MMX coraz częściej z strzechy zaczęły wychodzić pamięci 66 MHz SODIM, które również przez długi okres czasu do Pentium 2 włącznie do chipsetu BX440 królowały w naszych notebookach. Zaraz potem, w momencie kiedy Zaczęło się już coraz bardziej wszystko rozwijać na rynku, zaczęły wychodzić moduły PC100, również w standardzie SODIM, natomiast nie były kompatybilne wstecznie i pasowały do laptopów rodziny Pentium 2 i Pentium 3 opartych o nowsze rewizje chipsetu BX 440, a także o chipset 810, 815 czy 820. Następnym krokiem było podniesienie szyny taktowania do 133 MHz i wyszły SODIMY, które miały już 133 MHz w standardzie SDRAM. Te pamięci były praktycznie już ostatnimi, które wychodziły w standardzie SDRAM i tak naprawdę później zastąpiły je już pamięci DDR. Pamięci DDR zasadniczo budową zewnętrzną nie różniły się niczym od wcześniejszych kości, miały przesunięty rowek, miały inne napięcie i zdecydowanie inne taktowania i opóźnienia oraz pojemności. Pamięci DDR1 wychodziły później w przypadku Pentium Mobile, w przypadku pierwszych Pentium 4 montowanych w laptopach, w późniejszym okresie w Pentium Mobile drugiej generacji zostały zastąpione przez pamięci DDR2, które zasadniczo budową zewnętrzną, poza delikatnym przesunięciem rowka również wiele się nie różniły. Następnie wychodziły, jak pewnie wszyscy wiecie, DDR-3, później DDR-czórki, teraz pomału zaczynają wychodzić spod strzechy DDR5. Co łączy te wszystkie pamięci? Ano to, że wszystkie pamięci są montowane w gniazda które są bezpośrednio przylutowane do płyty głównej. A następnym standardem ma być budowa modułowa, którą widzieliście na początku tego filmu, która ma wyglądać i działać mniej więcej w ten sposób, jak widzicie w tej chwili na ekranie i producenci forsują to jako nowość, która całkowicie zmieni tutaj rynek i będzie wszystko super. I zasadniczo Część z was w tym momencie mogłaby zadać pytanie: No, okej, okay, gościu, ale to jest kanał retro, gdy ty tutaj mówisz o nowych standardach pamięci i dlaczego? Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że pamięci modułowe, które nam forsują jako całkowitą nowość, która zrewolucjonizuje rynek, która będzie cieńsza od standardowych pamięci SODIM, jak widać na zdjęciu, to coś, co kiedyś już było. Tak naprawdę, zanim Weszedł ten szereg pamięci, który widzicie tutaj, w tej chwili na ekranie. Wcześniej były właśnie pamięci modułowe. Pamięci modułowe, które były tak naprawdę produkowane do początku lat 2000. Jest to ta pamięć, którą trzymam w ręce, akurat jest pamięcią modułową do laptopa Contura 430C, która została przez polskiego dystrybutora sprzedana w 2002 roku, jak widać, więc to, że zmieniają standard pamięci, ok. Może lepiej, może gorzej czas pokaże. Natomiast no, nie jest to nowość tak szumnie opisywana w sieci. Bo tak naprawdę cofiemy się w przeszłość takie systemy montowania pamięci, które były około połowe cieńsze, jak widać istniały już w drugiej połowie lat. 90. i w pierwszej połowie lat 90. sam laptop Kontura 430C pochodzi z 94 roku i właśnie taką pamięć jako moduł rozszerzający ma zamontowaną. Więc ok, fajnie, że wszyscy się rozwijamy. Natomiast nie dajmy sobie wmówić, że wprowadzają nam tutaj jakąś wielką nowość, która zrewolucjonizuje rynek i której nigdy wcześniej nie było. Z mojej strony na ten moment tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że taki content do was trafia i uważacie, że chcecie więcej oglądać tego typu treści, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Dzięki. Cześć.